Kolejny druk, wieloletnia prognoza finansowa miasta Krakowa, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1182, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Janka. Chciałbym poinformować, że komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała druk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiana tej uchwały, a właściwie uchylenie obecnie obowiązującej uchwały nowej wynika ze zmiany przepisów prawnych. Mianowicie ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej artykule 7 nastąpiły dość istotne zmiany, jeżeli chodzi o kształt wieloletniej prognozy finansowej. I tą ustawą, która wyszła 1 stycznia 2016 roku w życie, zostaliśmy zobowiązani do zmian zgodnie z tą ustawą dokonania przez jednostki samorządu terytorialnego. Mam 3 miesiące, czyli do końca lata powinniśmy zmienić uchwałę, uchylić poprzednią i uchwalić nowy WPR. Kształt nowego WPR-u wynika z rozporządzenia ministra finansów, które ukazały się 18 stycznia tego roku, a rozporządzenie jest zachowane do 9 stycznia. To rozporządzenie szczegółowo określa, jak ma wyglądać uchwalana przez państwa wieloletnia prognoza finansowa. W stosunku do jednocześnie w tym rozporządzeniu. Panie Januszu, chwalę. Jest wskazane, iż w BIP-ie, pan minister finansów, wskaże aplikację, którą będziemy musieli przekazywać do wieloletnich programów, a one do ministra finansów, właśnie wieloletniej prognozy finansowej. Kształt tej nowej, zgodnie z rozporządzeniem prognozy finansowej, znacząco odbiega od tych dokumentów, do którego państwo też już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Mianowicie, z jednej strony część informacyjna dotycząca kwot prognozowanych kwot dochodów i wydatków została poszerzona w stosunku do tego, co mówi ustawa oraz do tego, co do tej pory państwo uchwalaliście. Między innymi kwestie tak szczegółowe, jak struktura dochodów prognozowanych, prognozować ją musimy na poziomie konkretnych pozycji dochodowych CIT-u, PIT-u i podatku na przykład nieruchomości. Również jeżeli chodzi o wydatki, mimo na przykład, że ustawa ta z 7 grudnia tamtego roku zniosła do wskazywania wypowiedzi kwot na wynagrodzenia i kwoty związane z kosztem funkcjonowania organów, rozporządzenie to przywróciło. To jest jakby poszerzenie w tej części dotyczącej informacyjnej, dotyczącej kwot prognozy. Z drugiej strony jednak, jeżeli chodzi o załącznik dane, informacje, jakie są o przedsięwzięciach, zdecydowanie ograniczyła. W związku z tym po konsultacjach z RIO uznaliśmy, że w szczególności, jeżeli chodzi o informacje zawarte dotyczące przedsięwzięć wyrazów inwestycyjnych, gdzie bardzo szczegółowo mówiliście państwo przedstawione do tej pory informacje, jakie są kwoty wydatkowane wcześniej, na jakim etapie jest dana inwestycja. W tej chwili rozporządzenie ograniczyło ilość informacji, jaką możemy przedstawić w uchwalonym projekcie. Po uzgodnieniu uznaliśmy, że te informacje, które były do tej pory uchwalane, będą wcześniej objaśniające. Z tym, że w przypadku WPF-u jest taka różnica w stosunku do budżetu, że objaśnienia są również uchwalane. Czyli jakby całość dokumentu została poszerzona. Jednocześnie chciałam państwa poinformować, że aplikacja, tak zwana wersja, którą do tej pory tylko sprawy zdefiniowane były przysyłane do organizacji zarządowych, ma nakładkę dotyczącą WPF-u. Niestety ta nakładka, ona ulega dynamicznej zmianie i ja już od razu bardzo proszę pana przewodniczącego o wydłużenie terminu składania poprawek, ponieważ już w tej chwili po złożeniu tego dokumentu, że będę przygotowywała autopoprawkę do tego dokumentu, wymieniająca załączniki, ponieważ na przykład okazuje się, że będziemy musieli prognozować w kwotach do złotówki. Obecnie WPF mamy do 1000 złotych, będę musiała poszerzyć do złotówki. Ponieważ ta aplikacja ulega jeszcze zmianom, ona nie jest ostateczna, my wprowadzając nasz WPF do tej aplikacji, widzimy pewnego rodzaju ograniczenia. W związku z tym prośba o wydłużenie terminu autopoprawki do 25
Bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Pani Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 96 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawy na 25 marca 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 26 marca 2013 roku.